To mamy tutaj przed sobą czeremchę, odmiana kolorata. Bardzo ciekawy czerwony liść i jak widzicie Państwo teraz piękny różowy kwiat. I pamiętajmy, to jest roślina miododajna, którą warto sadzić w każdym ogrodzie, ponieważ jest biocenotyczna dla pszczół i jest naszym gatunkiem rodzimym. Czeremcha zwyczajna, czyli pospolita, ma bardzo dużo różnych ciekawych odmian. Przy czym jedną z nich jest właśnie tutaj widoczna ta czeremcha kolorata.